się wreszcie do... Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu pereł Ryszarda Góry rozpoczął tradycyjne już świąteczne spotkanie z przedsiębiorcami powiatu ostrowieckiego. To o czym skrycie marzysz. Gospodarzem wydarzenia jest starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Wzajemne składanie sobie życzeń, dzielenie się opłatkiem to każdego roku główny punkt tego spotkania, ale to też idealny moment na podsumowanie dobiegających końca 12 miesięcy roku. 2017 rok był rokiem udanym dla nas wszystkich, dla powiatu, dla mieszkańców, ale dla przedsiębiorców również. Pozyskaliśmy jako powiat bardzo dużo środków unijnych, środków na drogę, środków na inwestycje i dzięki temu nasz lokalny biznes miał miejsca, gdzie mógł się wykazać swoimi umiejętnościami. Wiele inwestycji przeprowadzali nasi ostrowieccy przedsiębiorcy, przebudowy, remonty dróg na naprawdę duże miliony. Podobnie uważają przedsiębiorcy, twierdząc nawet, że był to o wiele lepszy rok niż ten poprzedni. Jeżeli chodzi o moją firmę, było ok, czyli byłem zadowolony. Zamierzenia i plany zostały zrealizowane. Widzieliśmy wzmożony ruch, jeśli chodzi o usługi, o handel, ale również jak i o rozbudowę infrastruktury, więc myślę, że ostrowieccy przedsiębiorcy są pozytywnie nastawieni również na przyszłość i mamy nadzieję, że cały czas będziemy obserwowali taki rozwój wszystkich branż, które funkcjonują w naszym mieście. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie możliwości rozwoju ostrowieckich przedsiębiorstw w zbliżającym się wielkimi krokami 2018 roku. Mamy już zapewnione pieniądze na przebudowę SOR-u, to jest 10 milionów. Myślę, że przedsiębiorcy z Ostrowca znajdą tam również swoje miejsce. Będziemy budować nową infrastrukturę na Krzemionkach, też za 10 milionów. Takie miejsce do trzeźwienia na terenie szpitala, ale również mamy już plany dotyczące przebudowy i remontów dróg, więc cały ostrowiecki biznes na pewno będzie mógł uczestniczyć w przetargach, uczestniczyć w tych inwestycjach. Podczas wigilijnego spotkania swoją obecność zaznaczyli też ostrowieccy harcerze, przybywając z betlejemskim światłem pokoju, które sami odebrali od słowackich skautów.